Siema, siema, witam was w drugim odcinku LEGO Star Wars. Nie wiem czemu gram Obi-Wanem, chciałem grać Qui-Gonem, ale on gdzieś się zgubił. Dobra, chodź tutaj, Qui-Gon. Jakoś wolę go, bo on jest tym tutaj mistrzem, nie? Dobra. Zaczynamy kolejny odcinek, czyli kolejny poziom. Bla, 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 bla. Dobra, czy to będzie to samo? Nie, dobra. Tutaj jest, widzę, każdy poziom ma własne napisy. Inwazja na Naboo. Naboo to jest ta planeta, z której podchodziła Amidala, zdaje się. Ja spróbuję to przetłumaczyć, ale to będzie trudne. Federacja Handlowa odpaliła pełen atak na spokojny świat Naboo. Ukrywając się na pokładzie jakiegoś tam statku, Qui-Gon i Obi-Wan mają secretly hitched a ride. Kurde, zniknęło za szybko, Boże, dobra. Przypominam, że to jest fabuła zgodnie z filmem Mroczne Widmo, chyba najgorszymi Star Warsami, jakie powstały, chociaż teraz to jest bardziej moda na hejtowanie tych nowych, a prequele są zajebiste, ale no niestety ja uważam, że Mroczne Widmo to jest troszkę niewypał, tam jest po prostu za dużo CGI. Dobra, lecimy. Czy tu będzie ten głąb Jar Jar? Pewnie będzie. Jar Jar w ogóle kiedyś, nie wiem, dzisiaj już to, dzisiaj jest bardziej beka z Jar Jara na zasadzie jakichś teorii spiskowych, że on był w ogóle był Sithem i generalnie on jest takim memem, ale ja mogę wam powiedzieć, jako ktoś, kto żył w tych czasach, kiedy ten film wyszedł, chociaż no ja też go nie pamiętam, też byłem wtedy bardzo młody, ale żyłem wtedy, kiedy wyszedł ten film. Generalnie Jar Jar był najbardziej znienawidzoną postacią w historii kina i dlatego też w Ataku Klonów praktycznie go już nie ma. A Atak Klonów dość dobrze pamiętam. Dobra, może nie dobrze pamiętam, ale na Zemście Sithów byłem w kinie. Mogę wam powiedzieć tyle, jeżeli chodzi o moje jakby przygody ze Star Warsami. Dobra, nie chcę mi się tych wszystkich kwiatów tutaj przytrącać mocą. To mi się już nie podoba w tej grze, że za dużo jest elementów, które... Znaczy, ja wiem, że ja nie muszę tego robić, ale ja jestem zbieraczem, ja muszę wszystko zbierać. I to jest moje przekleństwo w takich grach. Dobra, tutaj co jest? Budujemy drzewko. Dobra, możemy sobie przejść. Elegantino. O, jakie fajne stworzonka. Ciekawe, czy były takie odlewy klocków. Czy tylko tutaj na pod... Kolego! Wkurza mnie, że ja muszę podchodzić do nich, a oni tak wolno chodzą. Chociaż niby mogę odbić te ich lasery, tak żeby oni zginęli od nich. O, mogę, mogę. O, biegają te głąby. Jak się nazywa ta rasa tych Jar Jarów? Nie pamiętam. No, w każdym razie, no, to troszkę George'owi Lucasowi nie wyszło. Ja kumam, że on miał być taki przygłupawy, ale no... Można być przygłupawym, a nie być wkurzającym, tak? Zobaczcie na przykład... Nie wiem, osła ze Shreka, to też taka przygłupawa postać, typowo komediowa. Ale on nikogo nie wkurza, on jest zabawny. A Jar Jar nie jest zabawny, Jar Jar tylko wkurzał. Fucking shit, ale... Oni się respawnują! Jakby ktoś nie wiedział, nienawidzę respawnujących się przeciwników. Dobra, idziemy stąd. Obi-Wan, idziemy, bo... Co mam z tym zrobić, halo? Okej, okay, dobra. Ile klasuszków. Nie da się oczywiście wszystkich zebrać, bo one za szybko znikają. Nie chcę mi się tych kwiatków przetrącać, zwłaszcza, że oni tutaj wychodzą cały czas. Dobra, walić te kwiaty. Okej, okay, cutscenka. Na G oni się jakoś nazywają chyba, tak mi się coś wydaje, ale nie wiem. Gundani, nie wiem, albo coś pieprze jakieś w ogóle farmazony teraz. Max, jeżeli to oglądasz, napisz jak się nazywa rasa Jar Jarów.
Dobra, jest ten pajac. Co, ja będę musiał się w niego zmienić pewnie z kilka razy, nie? Czemu oni tak wolno biegają? Można jakoś szybciej biegać w tej grze? A jak wciskam ten przycisk, to gra się przycina. Co się robi tym przyciskiem? Serio, jest jeden przycisk na padzie, który powoduje, że gra się przycina. Nie wiem, że jakieś screeny się robią? Dobra, nie wiem. Dobra, to mogę jakby kamerą ruszać. To mogę... No nie, no tutaj jakby... Nie widzę opcji szybszego chodzenia. Dobra, muszę zwrócić uwagę, jak stoję z klocuszkami. O, kiepsko! Bardzo kiepsko, dobra, jest troszkę niebieskich. Już trochę lepiej to wygląda. Nara. Uuu. Dobra, czy ten ziomuś skacze wyżej? No zmień się w niego, też nie chcę, ale no trzeba. Dobra, on skacze jeszcze wyżej niż wszyscy. Fajnie. No bo to jest, trzeba coś zrobić mocą, okej. Okay. Pyk, pyk. Dobra, Jar Jar, chodź tutaj. Też nie chcę tego robić, no nie lubię cię. Ale to są niebieskie klocki, więc trzeba. A tam na dole? No, a trochę klocków jest. Spróbujemy tutaj wszędzie zebrać ten True Jedi. O, coś tutaj, jakieś małe lagi były. Only bounty hunters can access this area. Dobra, ja nie jestem bounty hunter. O, ty dziadu! Niebieskie klocki. Ej, on w ogóle nie umie bić się! Fucking, ile klocków straciłem, co ja narobiłem? Jezus, Jar Jar, już jesteś bezużyteczny, już mi zepsułeś całą grę. Dobra, ale tam jest niebieski. Już przez Jar Jara straciłem mnóstwo klocków. Czekaj, tam jeszcze coś u góry jest. Klocuszki, dobra. Odzyskamy to co Jar Jar stracił. Dobra, dobra. Tutaj budowańsko znowu. Trzeba się znowu zmienić w tego głąba. Bo tu jest znajdźka i klocuszki. Ale ukryta znajdźka, no nie ma co. Nara, nara, nara. Mogę to rozwalić? Mogę. Pewnie, że mogę. Niebieskie, niebieskie, niebieskie. Dobra, już jest połowa. Paska. Fucking shit! Nie wiem, jak do tego doszło. Myślę, jak zwalić winę na Jar Jara, ale się nie da. Dobra. Tu chyba się idzie, więc chodźmy najpierw tam na dół. Bo tu... Aha, dobra, to była tylko znajdźka. Dobrze, mamy dwie znajdźki, to... Lepiej niż w poprzednim poziomie. Dobra, nara. Ale muszę więcej skakać, oni wtedy się szybciej poruszają, bo niestety oni... Uuu, jakie kombosy. Qui-Gon, ale mi teraz zaimponował. Dobra, tu jest jakaś znajdź. Okej, okay, kumam, tu trzeba czymś małym wejść i wyjść tam na dole, no ale myślałem, że może tam... to było głupie, no straciłem, kurde, klocków dużo. Nie wiem, nie zdziwię się, jak nie uda mi się uzbierać tutaj pełnego paska na True Jedi i to będzie porażka. Ale jakby... No sami wiecie, tak? Jar Jara mam w drużynie. A więc, no jakby... Cieszmy się z małych rzeczy. Co to w ogóle jest? W ogóle wygląda jak... jest jakaś woda z jakimiś liśćmi, ale wygląda trochę jak lawa. Tak w pierwszej chwili, jak to skoczyłem, tak sobie myślę, kurde... Czy ja się właśnie nie zabiłem? Ale to zrobiłem pięknie. Dobra, mam fajnego kombosa. Ogarniętego. W sensie, skaczesz i wciskasz atak. Taki to kombos. Dobra, mogę tu wejść? Nie mogę tu wejść. Dobra, już wiem, co trzeba zrobić. Trzeba w tego głąba się zmienić. I wskoczyć tutaj. Dobra, są niebieskie, to dobrze. Znaczy jeden. Pyk, 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 pyk. I co dalej? Okej, okay, tutaj idziemy. No, ja nie widzę tutaj. Nie widzę tutaj szansy na wszystkie klocuszki. Dobra, będziemy musieli przetrącać te wszystkie kwiatuszki. I zbierać oczywiście. O nie. Oni się będą pojawiać cały czas.
No dawaj to. Qui-Gon, z życiem, bo oni się zaraz respawnują. No tutaj nie ma lekko. Dobra, muzyka jakoś się przyciszyła. Dobra, już idą, gdzie. Zbieraj to. Sru! Dobra, z tym kombosem to ja mogę się lać. To jest kurde fatality. Bęk, dobra. Okej, to chyba miało być w odwrotnej kolejności. No, coś tutaj ewidentnie nie pykło. Ale ja na razie zbieram klocki. Bęk. Ej, ale to jest dobry ten atak naprawdę. Balman tak nie umiał. Dobra, za dużo klocków ominąłem, ale... Sru! Nara! Jezus, kto wymyślił respawnujących się wrogów w tego typu grach? Na co to komu potrzebne? Dobra, jeszcze kwiatuszki. No muszę przetrącać tego każdego jednego małego krzaczora, bo mam mało. Kurde. Uwalcie się. Ja tu klocki zbieram, bo przez Jar Jara straciliśmy za dużo niebieskich. Fucking. O, ale to dobrze zrobiłem. Nie chcąco, ale wyszło dobrze. Pyk. Dobra, mamy wszystkie kwiatki przetrącone, teraz ustawmy ten posąg w odpowiedni... Pierdziele! Jar Jar! Nie wiem jeszcze w jaki sposób to twoja wina była, ale była. Czy oni się coraz szybciej respawnują, czy mi się wydaje? Dobra, dawaj to. To nie. To będzie pierwszy. Dawaj to. Teraz to. I to. I co mi to da? Znajdźkę, dobra. Może być. Też nie wiem, czy w tej sytuacji nie wolałbym klosuszki. Dobra, idziemy dalej, bo tutaj już jakby za długo w jednym miejscu siedzimy. Co, to jednak tańczy, kurde, w powietrzu, jak Jackie Chan z niego. Dobra, jest niebieski i co dalej? Czy to będzie koniec poziomu? Ja wiem, że oni tam pod wodą coś robili, nie? I to chyba będzie kolejny poziom, więc... Klocuszki chyba nie będą pyknięte wszystkie. Wydaje mi się, że to będzie koniec. Strasznie krótkie są chyba te levele tutaj. Jaki typek! On wygląda jak Flaber. Kojarzycie Flabera? No i to będzie następny poziom, czyli dupa. Nie ma klocuszków. Strasznie krótkie są te poziomy. Trzeba orać wszystkie, kurde, te klocuszki jak tylko się da. I nie ginąć. 69, no ekstra. A jak te poziomy są takie krótkie, to ja nie wiem, czy to nie trzeba grać po dwa na odcinek. Albo wiecie co, zajrzymy sobie do sklepu. Zobaczymy, co możemy kupić za te study, co mamy. No, bo za znajdźki nie wiem, jak, co tam jest. Pewnie sklep działa tak samo jak w Batmanie, nie? Nie to! Jak są wyjść? Bach, B, gdzie jest B? Nigdy nie wiem, gdzie jaki klapisz jest na tym... na padzie. Ja jestem totalnym PC-ciarzem i... No, mam pada, ale... Nie wiem, kiedy go ostatni raz używałem. Ostatni raz go używałem, jak próbowałem używać go do Lego Batman i on nie działał, bo miałem Lego Batman na Epiku. I to jakoś kiepsko ze sobą współpracowało. A wcześniej, to nie wiem kiedy. Dobra, tu jest coś. Hints, czyli wskazówki postaci. Extra, enter code, gold bricks. To można kupić? I co mi to da? Mogę kupić kubrykę. No ale kupmy to, i co to daje? Nic, spoko.
Extras. Extra toggle, czyli co? Toggle to jest jakieś takie przełączenie, zmiana. Fertilizer, czyli jakiś nawóz? Disguise to jest jakieś przebranie. Daisy chain, jakiś łańcuch, kurde, kwiatków. Nie wiem, o co biega z tymi rzeczami, ale mogę dużo rzeczy tu kupić. Tylko nie wiem, czy to nie są takie pierdały tylko do wyglądu. Characters, mogę kupić postać? Mogę, ale jakieś takie... Dobra, kupmy po jednym z wszystkiego. Gong droid. To jest droid? Okej. Nie wnikam, nie oceniam. Porady. Aha, tego się nie kupuje, to jest tutaj po prostu... A nie, dobra. Kilka mam, a kilka się kupuje. Okej, to jest ten Special Jedi Attack, to właśnie to, co mi się tak podobało. O, ale zajebista porada! Okej. No to na razie to są rady typu wciśnij w bok, żeby iść w bok. Dobra, kupmy to. Wiele stref poziomu może być osiągniętych przez konkretne postacie. No to Reach, no to tak nie po polsku brzmi, ale wiecie, o co chodzi. Wróć do tych poziomów grając w freeplay i spróbuj znaleźć wszystkie sekrety. No to co mówiłem, tak, no nie da się znaleźć wszystkich sekretów nie mając odblokowanych odpowiednich postaci. Extra toggle, 25 tysięcy, nie wiem, czy właśnie nie zmarnowałem 25 tysięcy, bo nawet mi granie mówi, co to dało. Ej, to jest trochę głupie, nie? Bo te porady są takie, kurde, turbo debile odporne. Żeby każdy zrozumiał. A te rzeczy, które ja kupiłem, to gra mi w żaden sposób nie tłumaczy. Okej, to można zrobić jakieś swoje postaci. Gra mi w żaden sposób nie tłumaczy, co ja kupiłem i co ja mogę z tym zrobić, więc... dobra, obczajmy tam tą miejscówę, co tu jeszcze jest. Bo tu, czy to są znajdźki tylko? Nie wiem. Trochę głupie, że te rzeczy, które ja wybudowałem, to one za każdym razem są do wybudowania na nowo. Dobra, tu jest jakaś ta... Ej no, co jest? Nie da się tego tak... Aha, bo to jest jakieś zepsute, dymi się. Dobra. No nie ma tu za dużo rzeczy. Generalnie. Jakieś autko. Tu jest coś, nie wiadomo co. Nie wiem, no oczywiście. Tutaj jest jakiś chyba. Tam są jakieś drzwi, ale one są zamknięte, pewnie trzeba to jakoś to odblokować jakimiś właśnie znajdźkami albo czymś takim. No nie wiem, nie wiem. O, tutaj to klocki lecą, kurde, ale w poziomie to nie chciały. Nie no dobra, leciały, tylko ginąłem jak głupek niepotrzebny. Dobra, nie wiem po co ja to rozwalam. Wypadają z tego w ogóle jakieś, lecą z tego jakieś... Co to jest? Co to są te stworzące? Dobra, nieważne. Dosyć tego rozkminiałem na dzisiaj. 2,5% gry mam, dobrze. Jezu, zmieni się w Jar Jara, nie. Tyle na dzisiaj. Będzie ze 20 minut. To styka, tak celuję właśnie w te 20 minut, bo widzę, że te odcineczki są, znaczy te poziomy są krótsze niż w Batmanie, więc no tak będziemy robić po 20 minut. Tyle ode mnie. Także dzięki, na razie, cześć.